Ona wyjmę? Tak, będziemy cały czas. Zgłupieją. Zgłupieją. No, a Andrzej już kurwa tego nie słyszy. David, do której stream? To on cię zaraz poszło, bo usmiecie. To Pauli! Kurwa, you know I'm saying that I'm playing, dude. Yeah, I know you like this. Good days. Those were the good days, Brian Galanti, man. Those were the good days, man. Oh, what the f... What? Dead. Dude! I'm gonna f*** kill this guy, bro. What where are you? These? Where are you? Gratulacje, koledzy! No, to powiem wam, że to obrócenie tej ciężarówki to wam poszło bardzo dobrze, bardzo dobrze. 769 secondary, it's gonna be northbound Vespucci. Pit successful! Whoa! Ale cena jest zaporowa. Tak, chcę ją sprzedać. Pytał się, jak tam u nas z kasą i tak dalej. No ale dużo pieniędzy chce, w chuj. No to trzeba było się go zapytać, jak to wygląda na takiej zasadzie, że go ostatnio też miałeś kłaść. Hej, niemieckie agenci! Hej, niemieckie agenci! Good. No, okay. No. All right, well, I appreciate you. Okay, hey, okay. You're good to go, okay, sir? Okay, thank you. Ah! Oh, fuck. That's crazy. Well, I'm running. I can't give a shit if I get jaywalking. Yeah. Let's leave it. We just help you, and you're saying words like this. I've hunted you with this woman, and you're saying words like this. No. She helped me, and Samir helped me. You did nothing. Yeah, lucky for you, you didn't break any bones. Yeah, that's true. Yeah, also you two friends, he helped you, and you start to say bullshit at me when we arrive with you to hospital. No, to help listen, you and bastard, saying bullshit. Who did not help me? She helped me, he helped me. You, thanks. Useless. Useless. Twoja kur... Nie, bo go zaraz tak nawysywam, że... She hate that word. Pa! Bro! Dally! Adam, w pizdę nas ładują, ilu masz chłopaków? Gdzie? No gonią no właśnie... mnie gangsterzy i zaraz nas naładują, mamy całe 2 godziny autopaczek, mamy 15 minut, żeby ich załadować. Gdzie jesteś? A Charlie jest tam, ty też jesteś tam, czy z chłopakami? Nie no, jesteś sam, no bo mnie teraz poszło spać dopiero, ty się właśnie masz spać. Guys, we can talk, no, no, Gdzie? Rozłącz się, Adam. No i tyle, kurwa. Ten bez pasów. Pizdę wszystko, kurwaczki, w pizdę i chuj. Zamiast z nimi kurwa od razu gadać, to mnie rozpierdoli mnie to, kurwa. Co idę być? Stupid ass.
Oh shit! What the? Oh shit! Where are you? Don't run! No, no, bro, it's over. Monday, Friday, it's over. It's over, buddy. It's over. You're going down. You're going down. You're going down. Fuck you guys. Oh my god. Dispatcher 13323 Del Perro. Freeway over one. Buonasera, le leggende sono tornate a napattare. Il loro viaggio. Here's why I'm a little sketched out about this conversation all right now. So just give me a minute. Alright, so I'm Charlie, and I'm... Who the fuck are you? I'm Charlie. Hot dog. You have one both time, of them down one on time the ground, I right? asked the guy for this, and he told me you need to be like that, so... Yep. And then before. I didn't know that. Yeah. Okay. So right. There you go. Every day we knew something new. Exactly. Exactly. I said it correctly. You did. Okay. Well, I mean, you said the right words. Yeah. You know what I mean. Adam się dziwnie zachowywał. Prawda? Pytał mnie, czy nie znam nikogo. Do takich robótek stalowych, że chce coś takiego, jakiś napis motywacyjny zrobić, że praca da ci wolność, coś takiego dziwnego. Prawda? Ale jakieś dziwne akcje, no. Prawda? No, no, no. Prawda, Logan? A wiesz co? Niko, tak. Czyli człowiek, który z nim pracuje, jeszcze pisze... Jeszcze czytał jakąś dziwną książkę, Minecraft, coś takiego. Nie z Minecraftem? Wiem, a, no dziwne. Charlie Los chodził się po swoim domu i zerkał w okno. Wczoraj dokonał niemożliwego. W momencie, w którym miał tylko i wyłącznie 12 tysięcy na koncie, po zawirowaniach mieszkaniowych okazało się, że na koncie znalazło się 16 tysięcy. To znaczy, że zarobił na tej transakcji 4 tysiące. Dzisiaj miał plan, aby zawieźć Adama prosto po wyrobienie kluczy i żeby spokojnie cieszyć się możliwością mieszkania w tym domostwie. Jednak kiedy był w budynku i w czterech ścianach polskiego domu, naszła go refleksja. Nie mogę tak robić, powiedział Charlie sam do siebie. Nie mogę tego zrobić moim rodakom Polakom, powtórzył Charlie. I powiedział Adamowi, jak wygląda sytuacja i że Nutella również wpłacał pieniądze. Wtedy chuj Adam zaczął liczyć i kazał Charliemu wyjść z domu. Charlie poczuł się bardzo źle z tą sytuacją. Wtedy powiedział Adamowi w takim razie, jeżeli jesteś taki cwany, to nie licz tego w taki sposób. A policz to tak, jakbym ja z Loganem zapłacił całość. Uśmiechnął się Charlie pod nosem. Adam chwycił za kajet, wyciągnął go i zapisał. Po czym wyrobił Charlie mu klucze. Dobra. Chciałeś pogadać ze mną? Możemy pogadać. Ale przede wszystkim widzę, Sasza, że masz taki sam styl jak ja. Z WTS. Jaki? Bogaty, jaki to jest? Zawsze w tym samym. No ale dobra, no możemy pogadać. O czym powiedz mi nie, chcesz? Po prostu mam kilka takich samych outfitów. No, Charlie, też tak zawsze mówię.